Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Od ponad wieku kalendarz obchodzonych świąt pisał się Dzień Kobiet. Jak podają źródła, dzień ten ustanowiono w 1910 roku w Kopenhadze, a miał on służyć krzewieniu idei praw kobiet, a zwłaszcza powszechnych praw wyborczych. Od tego momentu obchodzony jest on niemal na całym świecie. Panie na trwałe zaskarbiły sobie uznanie i wdzięczność wśród panów. W tym dniu mężczyźni składają serdeczne życzenia kobietom, obdarowując je kwiatami i upominkami. Jak nakazuje wieloletnia tradycja w gminie Lubaczów, obchodzimy Dzień Kobiet z udziałem pań, szczególnie aktywnych w naszym środowisku lokalnym. Cieszymy się bardzo, że panie powiedziały tak bardzo licznie dzisiaj. Obecnie proszę na scenę gospodarza gminy, pana Wiesława Kapla. Witam gminę. Dobry wieczór paniom, dobry wieczór panom. Szanowne i drogie panie, chciałbym w swoim własnym imieniu wszystkie panie powitać na tym gminnym święcie z okazji Dnia Kobiet. Bardzo się cieszę, że tak licznie możemy panie gościć tutaj w Kresowej Osadzie, a tak naprawdę w tym przystanku Kresy, pięknej sali bankietowej, w której już po raz drugi spotykamy się, bo przecież jak panie pamiętacie również w zeszłym roku spotkanie z okazji Dnia Kobiet tutaj się właśnie odbywało. Szanowni państwo, ten gminny Dzień Kobiet organizujemy już od wielu lat, bo podczas tego wydarzenia chcemy wspólnie tutaj z przewodniczącym Rady, z przedstawicielami naszych jednostek organizacyjnych przekazać wszystkim paniom, które społecznie, zawodowo, poprzez prowadzoną działalność gospodarczą, poprzez wszelkiego rodzaju aktywność włączają się w to społeczne życie gminy, społeczno-gospodarcze życie gminy. Tak wiele się dzięki paniom dzieje na terenie gminy Lubaczów i za to w sposób szczególny chcemy podczas tego wyjątkowego wieczoru paniom podziękować. Dzisiaj przyszła mi taka refleksja, która trochę sięga wstecz, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszego samorządu i działalność instytucji publicznych związanych z gminą Lubaczów. Pewnie nie wszyscy pamiętają, nie wszystkie panie pamiętają początek lat 90., kiedy ta społeczna aktywność rodziła się na terenie gminy. Tak naprawdę mieliśmy jedyne działające w tym czasie koło gospodyń wiejskich w Załużu, no i odradzające się koło gospodyń wiejskich w Baszni. Tyle było społecznej aktywności. Tak naprawdę ta aktywność społeczna i zawodowa, ta aktywność publiczna skoncentrowana była w rękach mężczyzn. To oni rządzili i dzielili, to oni przede wszystkim funkcjonowali w Radzie Gminy jako sołtysi w naszych miejscowościach, także jako dyrektorzy naszych jednostek organizacyjnych i to oni kreowali to życie społeczne na terenie naszej gminy, między innymi angażując się w różnego rodzaju społeczne komitety budowy różnych sieci wodociągowych, gazowych, wtedy jeszcze nie kanalizacyjnych, telefonicznych. Tak to wyglądało w latach 90., na początku lat 90. Ale zobaczcie państwo, zobaczcie panie, jak wiele się zmieniło przez to jedno pokolenie, przez te 25 lat. Jak wiele się zmieniło, o czym świadczy dzisiaj obecność tak wielu pań tutaj na tej pięknej sali w Kresowej Osadzie. Jak wiele tej społecznej aktywności zostało zainicjowanych. Jak wiele pań pokazało swoją aktywność, dobrą organizację, pasję w działaniu, różnego rodzaju pomysły, ale przede wszystkim taki upór w dążeniu do celu. Dzisiaj panie jesteście tutaj wyjątkowymi świadkami tego, co zadziało się przez ostatnie 25 lat.
A sygnał do tego dała w moim przekonaniu niespodzianka, która w 1995 roku weszła na scenę tej społecznej aktywności i pokazała, że rzeczywiście można tutaj wiele w tej przestrzeni gminnej zdziałać poprzez taką społeczną, indywidualną i zbiorową aktywność. W tym roku niespodzianka będzie obchodziła 25 lat swojego istnienia, swojej pięknej działalności. Będziemy obchodzić wspólnie jubileusz niespodzianki. Ale w ślad za niespodzianką pojawiły się następne inicjatywy, nowe pomysły, nowe powody do działania, które angażowały kolejne grupy pań i organizowały się panie w różnego rodzaju koła gospodyń wiejskich, później w kluby seniora, ale też pokazywały panie w tej swojej aktywności zawodowej, że także mogą znaleźć swoją przestrzeń do działania tutaj na terenie gminy Lubaczów. Dzisiaj jesteśmy z tego dumni, że tak wiele pań decyduje o losach tej gminy, współtworzy tą gminę i stara się inicjować różnego rodzaju pomysły, starają się panie inicjować różnego rodzaju działania, które służą tej społeczności. Za to dzisiaj chcemy wszystkim paniom serdecznie podziękować. Jak dziś wygląda po 25 latach ta sytuacja? Jeżeli się zastanowimy chwilkę, to w moim przekonaniu wygląda bardzo imponująco. I pozwólcie panie, że w kilku zdaniach jakby podkreślę to, co się udało paniom zrealizować właśnie w ostatnim czasie. Dość powiedzieć, że mamy dzisiaj na ziemi lubaczowskiej swoją panią poseł. Bardzo gratulujemy pani poseł tego wyboru i życzymy samych sukcesów w tej działalności, niełatwej, ale mamy nadzieję, że jej aktywność i zaangażowanie przyniesie samo dobro dla ziemi lubaczowskiej. To także, drodzy państwo, zwiększona liczba pań decydujących o losach nie tylko gminy, ale też i powiatu. Jest z nami dzisiaj pani przewodnicząca Rady Powiatu, pani Marta Tabaczek, która bardzo się angażuje w to, by ten powiat był również za jej przyczyną prowadzony w dobrym kierunku i by współpracował z gminami i by tworzył również przestrzeń do jeszcze większej aktywności pań zrzeszonych w kołach gospodyń wiejskich, ale nie tylko, także i w klubach seniora, także realizujących różnego rodzaju swoje inicjatywy związane czy to z działalnością gospodarczą, czy to z działalnością kulturalną i w każdej innej formie społeczną. To ważne, że także w naszej Radzie, w Radzie Gminy Lubaczów są panie w coraz większej liczbie, które decydują o tym, co się dzieje na terenie gminy Lubaczów. W tej kadencji to już 4 panie i z każdą kadencją jest ich coraz więcej. Mam nadzieję, że także w przyszłych kadencjach będzie coraz więcej pań reprezentujących społeczności poszczególne, które będą współtworzyć lokalne prawo, ale też i decydować o kierunku rozwoju gminy. To, drodzy państwo, także coraz większa liczba pań sołtysek. To, drodzy państwo, zwiększająca się ciągle liczba kół gospodyń wiejskich. I dzisiaj mamy świadomość tego, że koła gospodyń wiejskich są tą wielką siłą na terenie gminy Lubaczów, która to tworzy tą społeczną aktywność i integruje całe społeczeństwa do współpracy i do takiego aktywnego życia społecznego. Drodzy państwo, to także powstały na terenie gminy kluby seniora. Cieszę się, że możemy dzisiaj gościć panią Małgosię Kubiszyn. Jest mistrzem, wielokrotnym mistrzem Polski, mistrzem Europy w Nordic Walkingu. Bardzo się cieszę, że ta pasja do sportu, ta pasja do chodzenia z kijkami przełożyła się właśnie na takie sukcesy. Mam nadzieję, że tak będzie dalej i nie zabraknie panią sił do tego, by te piękne dzieła kontynuować. Bardzo dziękuję wszystkim państwu za obecność i życzę wspaniałego wieczoru i dobrego świętowania Dnia Kobiet. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, teraz bardzo miły moment dla pań. Panie z rąk pana wójta, z rąk pana Romana otrzymają pominki, kwiaty. Dlatego zapraszam panią Annę Kordys, asystent pani Teresy Pomuły, poseł na Sejm RP. Zapraszam
panie radne Rady Gminy, panią Agnieszkę Czerny, panią Bernadetę Młodowiec, panią Justynę Cozac, panią Helenę Frank i panią Zofię Huk. Prosimy do wspólnego zdjęcia. Dziękujemy bardzo. Obecnie o zabranie głosu proszę panią Annę Kordys, asystent pani Teresa Pamuła, poseł na Sejm RP. Dzień dobry, witam wszystkie panie bardzo serdecznie. Witam pana wójta Wiesława Kapla. Rzeczywiście pani poseł dzisiaj nie mogła być tutaj z państwem, ale prosiła, żeby przekazać najserdeczniejsze życzenia wszystkim paniom tego, czego ona sama by sobie życzyła. Czyli pogody ducha, dużo zdrowia, szczęścia, pociechy z najbliższych, z mężów, z dzieci, z braci, nie wiem, ze wszystkich członków rodziny. I chciałam jeszcze tutaj nawiązać do tego, co powiedział wcześniej pan wójt, że rzeczywiście odnieśliśmy duży sukces, mając w Sejmie Rzeczypospolitej panią poseł z ziemi lubaczowskiej, panią Teresę Pamułę. Możecie mi państwo wierzyć, że była to dla niej ogromna radość, ale też wiąże się to z dużym wyzwaniem, które ona wzięła na swoje barki, jednak to wyzwanie dało jej ogromną siłę i proszę mi wierzyć, że czasami nawet jak gdzieś razem jeździmy, coś organizujemy, to często okazuje się, że ona na końcu jeszcze ma mnóstwo energii, kiedy my już wszyscy jesteśmy wykończeni i chcielibyśmy wrócić do domu. Także jeszcze raz dziękuję bardzo za to zaproszenie i życzę paniom wszystkiego dobrego, miłego wieczoru i smacznego już za chwilę. Dziękuję bardzo. Pani jest przedstawicielem jakiej miejscowości? Jestem sołtysem sołectwa Dąbków. Nazywam się Strojna Karolina. Uczestniczę w tej uroczystości po raz kolejny. Zawsze jest to zorganizowane na bardzo wysokim poziomie i zawsze jestem mile zaskoczona, tak jak również wszystkie, myślę, że panie również to potwierdzą. Co w naszej miejscowości robimy, mogę powiedzieć, że też
aktywnie działamy wraz z dziewczynami, które mieszkają w moim sołectwie. Na przykład teraz jesteśmy na etapie robienia palmy wielkanocnej na konkurs. Własnoręcznie robimy kwiatuszki do tej palmy. Staramy się robić wszystko tak, jak to było dawniej robione, czerpiąc inspirację z tego, co opowiadają nam nasze babcie, nasze ciocie. Tak jak to było dawniej robione, z zachowaniem tradycji. No właśnie, czerpiecie inspirację od starszych, spotykacie się. Pani jest młodą sołtyską, rzadko się spotyka, chyba najmłodsza, nie wiem czy nie w województwie, prawdopodobnie tak. No właśnie, musi pani w jakiś sposób gromadzić też młode kobiety w miejscowości, jak to wygląda? Czy jest łatwiej, jeśli jest młodym sołtyską? Jest, to znaczy łatwo nie jest. Ale myślę, że jestem w stanie to po prostu wziąć na swoje ramiona, na barki. Mam kontakt z dziewczynami z mojego wieku, z troszkę starszymi i również chodzę na spotkania seniorów dodatkowo, ucząc się, po prostu czerpię inspirację od starszych kobiet, które po prostu z miłą chęcią przekazują to, co kiedyś dla nich było codziennością, gdzie mogły się spotykać i śpiewać, czy robić te robótki ręczne. My korzystamy z tego i uczymy się po prostu od naszych babć i cioć. Miejscowość jest bardzo zintegrowana. Mam rozumieć, że miejscowość Dąbków to jest ciągła współpraca, ciągły kontakt międzypokoleniowy. Tak, gromadzimy bardzo dużo dzieci i sąsiedniej miejscowości również. Robimy na przykład Dzień Dziecka, gdzie z naszej miejscowości dzieci przychodzą i z sąsiednich sołectw, Andrzejki, też różne zabawy dla dzieci, spotkania integracyjne, wspólne mecze piłki nożnej. Tak mówię, no teraz organizujemy, robimy palmę wielkanocną, w poprzednim roku również wieniec dożynkowy. Pierwszy raz w sumie robiliśmy, bo wcześniej nigdy nie stawaliśmy do konkursu, ale myślę, że wspólnymi siłami jesteśmy bardzo, bardzo w stanie dużo, dużo zrobić. No i właśnie pani jest przedstawicielem tej grupy, tak? Czym zajmuje się ta grupa w waszej miejscowości? Proszę panią, bardzo mamy szeroki horyzont. Uczyliśmy się na komputerach, proszę panią, języka angielskiego, proszę panią. Tak samo teraz robimy jakieś różne kwiatki, różne takie robótki przed świętami. Na choinkę robiliśmy różne strojki, łańcuszki, wszystko tak jak było dawno. A teraz znowu święta wielkanocne, palmę robimy, szykujemy właśnie palmę do święcenia. Jesteśmy bardzo zadowolone, jest nas 16 osób, teraz jeszcze dwie doszło, tutaj było 18. Jesteśmy bardzo zadowolone, spotykamy się dwa razy, mamy gimnastykę tak samo. Cieszymy się, że po prostu mogliśmy się doczekać tego, bo przed tym nie było krowy, świnie i tak dalej, a teraz... Jesteśmy w swoim żywiole. Każdy spotykamy się przy herbatce, przy ciasteczku i jesteśmy bardzo zadowolone. Co jeszcze dodatkowo robicie jako właśnie wasze stowarzyszenie? Prace manualne to są różne robótki, od stroików po jakieś pisaneczki, aniołeczki i co kto ma chęci. Proszę panią, tak samo mamy w poniedziałki. Przyjeżdża pan z harmonią, pan Janusz, i uczymy się śpiewać. Śpiewamy sobie różne takie starodawne piosenki po prostu, które się bardzo cieszymy. Przypominamy sobie swoją młodość. Jesteśmy zadowolone od gimnastyki, po śpiewy, po zawsze jest herbatka, ciasteczko, tu imieniny, tam urodziny i cieszymy się z każdym dniem, co nam pozostało. A czy zechciałaby pani dzisiaj komuś podziękować za to święto? No oczywiście, najbardziej panu wójtowi, bo jestem, że tu jestem, że się wydelegowali mnie, bo jako już stara i nie wiem, czy drugiego roku doczekam. Więc przyjechałam, jestem zadowolona, bardzo radosna i chciałabym podziękować za takie wszystkie wspaniałe rzeczy, które tutaj były. No. Pani jest przedstawicielką tej grupy kobiet, która najbardziej rzuca się w oczy w gminie Lubaczów. Jak pan wójt powiedział, gmina Lubaczów stoi kobietami. Myślę, że to nie tylko przy okazji święta, ale tak to jest, patrząc dzisiaj na salę, ile jest kobiet. Ale wróćmy do kresów. W jaki sposób kresy uczestniczą w życiu gminy? No powiem, że prawie na co dzień uczestniczymy w życiu gminy.
przede wszystkim uświetniamy uroczystości gminne, ale nie tylko gminne i reprezentujemy, reklamujemy tą naszą gminę i naszą lubaczowszczyznę. Pięknie wyglądamy, pięknie tańczymy, pięknie śpiewamy i to się ludziom podoba i chcemy, żeby o gminie było głośno. Jak często spotykacie się? Spotykamy się raz w tygodniu. Próby trwają 1,5 godziny. Ćwiczymy, no i oczywiście koncerty później. I najczęściej są to weekendy. Czy w kresach może tańczyć każdy? Kto chce się nauczyć tańca ludowego? Tak, powiem, że tak. Ten, kto przyjmie nasz styl pracy, ma odrobinkę czasu w te właśnie weekendy. Ten, kto po prostu zechce się z nami zaprzyjaźnić, bo my tworzymy taką grupę właśnie przyjaciół. I tak, myślę, że kto tylko ma ochotę i odrobinę słuchu, to tak, to może z nami tańczyć. Jako kobiety jesteście w stanie pogodzić ten taniec, te wyjścia z domu, te spotkania z życiem codziennym? A mamy w tym niezłą wprawę. Jak najbardziej, jak najbardziej. Zwłaszcza, że bardzo często towarzyszą nam nasze dzieci. I dzieci też wychowujemy w kierunku tańca i muzyki, jak najbardziej. Z jakim wrażeniem kresy dzisiaj wyjdą z tego pomieszczenia? A bardzo pozytywnym. Powiem, że to jest ten Dzień Kobiet w ogóle od lat. To jest taka impreza, na którą my czekamy w kresach. Liczymy zawsze na zaproszenie. Postrzegamy jako bardzo elegancką imprezę i naprawdę czujemy się docenione. Czujemy się tak kobieco w ten dzień. Dziękuję bardzo. Pani jest przedstawicielką koła gospodyń. Proszę się przedstawić. Nazywam się Maria Kowaliszyn. Jestem przedstawicielką koła gospodyń wiejskich w Budomierzu. Proszę nam powiedzieć, czym zajmujecie się na co dzień w tym kole gospodyń w Budomierzu? To znaczy, no przygotowujemy różne imprezy, prowadzimy taką działalność, czasami, no można powiedzieć, prawie że charytatywną, bo czy dla seniorów, czy różne spotkania opłatkowe, no nasza tradycja, dwa lata temu, prowadzimy działalność już bardzo długo, jeżeli chodzi o nasze koło, natomiast to było tak trochę nieformalnie. A od dzisiaj, już 11 lat w tej chwili, jak prowadzimy właśnie działalność tak zalegalizowaną. No i teraz po prostu no, rozwijamy się, w związku z tym, że są dotacje, kupujemy trochę sprzętu. No co jeszcze takiego? No jest nas aktualnie 10 w kole, no niektóre panie są już starsze, ale mówimy, że tak jak odchowają trochę dzieci, to będą, czasami przychodzą, pomagają, wijemy na przykład wieńce dożynkowe, bierzemy udział w różnych, praktycznie we wszystkich konkursach. No i czasami też w różnych takich przygotowaniach, które przygotowuje gmina. No właśnie, dzisiejsze święto, pięknie zorganizowane, piękna oprawa całego święta. Jak na co dzień wygląda współpraca koła gospodyń z gminą? Czy możecie liczyć na wsparcie wójta, na wsparcie rady? Oczywiście, możemy liczyć zarówno na wsparcie wójta, jak i na wsparcie wszystkich pań, na wsparcie rady. Zawsze możemy się zwrócić, jeżeli czegoś potrzebujemy, bo wiadomo, że no, nie wszystkie jesteśmy tak uzdolnione, żeby przygotować czasami czy artystycznie jakąś po prostu imprezę, czy to w każdej sytuacji. Parę lat temu organizowaliśmy dożynki gminne, przygotowywałyśmy to, zaangażowani byli wszyscy, naprawdę. Współpraca układa się wspaniale. Z jakim wrażeniem wyjdzie pani z dzisiejszego święta? No na pewno zadowolona, przepięknie, naprawdę wrażenia mocne, bo i zespół, i zresztą samo to, że jednak ktoś o nas pamięta, że ktoś jest nam życzliwy, że w takim dniu właśnie spotykamy się tutaj. To jest po prostu piękne, przyjemne, miłe. Czy zechciałaby pani komuś dzisiaj podziękować? No myślę, że wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego przedsięwzięcia, tego przyjęcia. Dziękuję pani bardzo. Pani z losem numer 70. Zapraszamy panią z losem 42. Zegar stojący wędruje do pani z losem 49.